przejść pomiędzy Łukaszem Rolem Przemysłem, Przemysłem Przemysłem, Lidze Karpackiej, Młodzika Młodszego, drugą i czwartą. Rozpoczniemy o 18.30. Jest to ustawienie na także mecz, który wyszedł na spotkaniu ich ze swoim szefa Bajka Remisji. Także tutaj chyba zrealizowali mecz, bo wygrywali jeden z tych mecz, teraz się znowu ich przyznali. Trenerze, jesteśmy po pierwszej rundzie. Zajmujemy niestety ostatnie miejsce w tej lidze podkarpackiej w grupie czwartej. Proszę powiedzieć, jaki plan działania, aby podnieść drużynę z tego niechlubnego miejsca? Co tu dużo mówić, no na pewno nam za bardzo nie idzie tutaj w tej lidze, ale nie zapominajmy o tym, że w tym roczniku, w tym młodziku teraz, w którym gramy, no grają chłopcy z rocznika 2011, głównie z tego rocznika, także większość zespołów po prostu tutaj gra rocznikiem 2010, mamy tych chłopców rok młodszych, którzy stanowią o sile tego zespołu, ale myślę, że no to z czasem będzie musiało w końcu zaprocentować i, no i z meczu na mecz powinniśmy być coraz lepsi, coraz mocniejsi. Wcześniej graliśmy już z tą drużyną. Czy ona jest rozszyfrowana? Czy można powiedzieć, że na takim poziomie piłki młodzieżowej można powiedzieć, że wiemy, jak grać z tą drużyną? Czy w zasadzie wszystko zaczyna się od początku? Raczej tu ciężko coś powiedzieć na temat tego nawet ostatniego meczu, tak, że to jest mecz zupełnie będzie inny niż ten w Przeworsku, który zremisowaliśmy 1-1. Ja mówię, to są tylko dzieci, także z dyspozycja dnia, jak się z dzieci będą czuły i jeżeli będą po prostu walczyć, będą biegać, wybiegają sobie ten mecz, to będziemy się cieszyć ze zwycięstwa. No jeżeli nie, no to będziemy próbować dalej i zostaje nam tylko trening i w każdym meczu gra i jeszcze raz gra.
muszą być jeden na jeden, tak, muszą być cały czas koło siebie. Czy ja tutaj stoję, czy tutaj mam przeciwnika. Musimy cały czas kryć. No zobaczcie, mamy dalej rzut rożny, tracimy z tego gola. I tyle, oni gdzie mamy wynik 2-0. Jesteśmy zespołem na tą chwilę lepszym, także no tak musi zostać do końca. Musimy jeszcze mieć jeszcze trzecią bramkę. Dawaj jeszcze jedno, chodźcie.